życie me, cały jestem Twój. Zgromadziliśmy się w domu naszego księdza premicjanta Krystiana, prosząc o to, aby rodzice z domu rodzinnego pobłogosławili go na nową drogę życia kapłańską, aby z tym błogosławieństwem szedł umocniony darami Ducha Świętego przez swoje kapłaństwo i był wiernym kapłanem do końca. Proszę Cię, Matko, proszę Cię, Ojcu, Ojcze, o to Boże błogosławieństwo, abyście udzielili swojemu synowi, kapłanowi. Niech błogosławieństwo Twojej Matki idzie z Tobą. Maryja, Królowa Kapłanów, niech Cię otacza swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławieństwo Twojego Ojca niech Ci i towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze kapłańskiego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
łaską, zdobiąc nas miłość synowską. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Kochani moi, cała wspólnota parafialna, cała rodzina zgromadzona na tej wyjątkowej Eucharystii prymycyjnej naszego parafianina księdza Krystiana. Księże Krystianie, to wielki dar, wielka łaska. Dziś stanąć przed ołtarzem w naszym kościele parafialnym, nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łowkowicach, cieszyć się kapłanem. Cieszę się, że za ołtarzem teraz to Ty stoisz, kiedy dzisiaj możemy cieszyć się prymicjami. I choć może ten głos dzisiaj będzie drżał ze względu na przejęcie mocne, ale ten głos będzie dobrego pasterza, żeby ten dobry pasterz zawsze Cię prowadził i błogosławił. Tą najświętszą ofiarę pierwszą, którą złożysz właśnie tutaj w kościele parafialnym. 18 lat temu doświadczałem własnych prymicji. To już jestem stary i dorosły, ale cieszę się bardzo wraz z księdzem Przemkiem, który również przeżywał te prymicje swoje 18 lat temu, że Ty dziś stawiasz te pierwsze kroki w swoim kapłaństwie i cieszysz się kapłaństwem razem ze mną, całą wspólnotą parafialną, całą rodziną, którą was wszystkich, kochani, z całego serca witam, naszych kapłanów, którzy również przybyli, księdza Rafała, który był tutaj proboszczem też i też Ty wzrastałeś pod jego opieką, jego kapłańskim sercem, księdza Henryka, którzy Cię też również prowadzili. I po moim pierwszym prawie roku stwierdziłeś, że pragniesz iść za głosem Chrystusa i niech Cię ten głos zawsze prowadzi. Ofiarę tej Najświętszej Eucharystii chcę sprawować za całą moją rodzinę, aby żyjącym Pan Bóg hojnie błogosławił, a zmarłych jak najprędzej przyjął do swojej chwały. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Dzisiejszego uświęca swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w serca wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Amen. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Sław duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Niech stąpi odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają.
stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Sacerdos, kapłan. Sacerdos alter Christus est.
kapłan jest drugim Chrystusem. W dzieciństwie często przeglądałem modlitewnik mojej babci, w którym było wiele pięknych, pobożnych obrazków. Wśród nich jeden był szczególny. Przedstawiał pięknie przyozdobiony ołtarz, na którym stały rzędy zapalonych świec. Obok nich bukiety przeróżnych kwiatów, a wszystko otoczone kadzielnym dymem, wprowadzającym tajemniczy, wręcz mistyczny nastrój. Przy ołtarzu, ubrany w złoty ornat, stał młody ksiądz. Jego dłonie trzymały uniesioną w górę białą hostię, a zaraz za księdzem, za kapłanem, lekko z tyłu, stał Chrystus Pan. Wszystko wyglądało tak, jakby ksiądz i Jezus zlewali się w jedno. U dołu obrazka widniał napis Sacerdos alter Christus est. Kapłan jest drugim Chrystusem. Przygodny księże neoprezbiterze, ta niezwykła scena to nie symbol, to żadna przenośnia, ale to rzeczywistość, która od wczoraj jest Twoim udziałem. Jeżeli w tym momencie drży Twoje serce, to dobrze, że tak jest. Ale niech nie drży ze strachu, niech drży z radości, bo dostąpiłeś wielkiej łaski, już nie tylko daru powołania, ale łaski wybrania. Ty jesteś kapłanem na wieki. Ty jesteś Alter Christus. Niezwykły sposób, drogie siostry i bracia, tą wielką godność, jaką jest kapłaństwo, oddał duchowy mistrz, któremu nasz ksiądz neoprezbiter poświęcił swoje magisterium. Proboszcz Ars, święty Jan Maria Vianney, tak mówił: gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotowuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Spróbujcie wyspowiadać się którymś z aniołów. Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą wam dać ciało i krew pańską? Nie. Choćby stanęło przed wami 200 aniołów, nie mają oni takiej władzy. Kapłaństwo jest czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, ale z miłości. Kapłaństwo to niezwykła godność, ale to także wielka odpowiedzialność i jeszcze większe zadanie. Dlatego w dniu Twoich prymicji, księże Krystianie, chciałbym Cię prosić o jedno. Nie zapomnij nigdy o tym, że kapłan jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. W moim osobistym przekonaniu masz wielkie szczęście, bo tutaj, w tym ludzie, spośród którego zostałeś wzięty, Pan Bóg dał Ci piękne podpowiedzi i wymowne przykłady dla dobrego człowieczeństwa, ale i także dla zbudowania świętego kapłaństwa. Przede wszystkim jesteś z konkretnego domu, od rodziny Nowaków, nie zapomnij. Tato Jerzy, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Mama Edyta,
moderatorka modlitwy, gorliwa krzewicielka Bożego Miłosierdzia. Twoi rodzice w piękny sposób połączyli dom rodzinny z domem Bożym, stół chleba powszedniego ze stołem chleba eucharystycznego. To wielka mądrość, bo dla nas ludzi wiary Eucharystia musi być źródłem i szczytem każdego działania. Kapłan jest na tyle silny i stabilny, na ile jest blisko Chrystusa. Kapłan jest na tyle prawdziwy, na ile jego kapłańska tożsamość to tożsamość eucharystyczna. Usłyszałeś wczoraj pytanie, czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego z siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi. Nasze największe zadanie to nie tylko przywoływać Bożą obecność w świętych sakramentach, ale to stawać się tym, co czynimy, stawać się hostią, ofiarą składaną za życie świata. Jeżeli kiedykolwiek kapłańskie serce ma być rozdarte, to tylko z tego powodu, że współcierpi z tymi, którzy się źle mają, że współodczuwa z tymi, którzy współczucia i zrozumienia znikąd nie mają. Dzisiaj, księże Krystianie, ludzie potrzebują mieć w kapłanie przykład człowieka głęboko duchowego, ojca duchowego, który zaradzi tej największej biedzie naszych czasów, jaką jest ubóstwo duchowe. Doświadczyłeś w domu czegoś pięknego. Zobaczyłeś, jak można połączyć rodzinę, małżeństwo, codzienność ludzką z Bożą rzeczywistością i jak taka droga pomaga budować życiowe szczęście i radzić sobie z nieszczęściem. Jako ksiądz, swoją cichą i wierną obecnością, pomagaj łączyć ludziom stół codzienności ze stołem Eucharystii, dokładnie tak jak u Ciebie, w Twoim domu. A ten dom, nie da się ukryć, to przecież część Łowkowic, z których Pan Cię wezwał.